Już 11 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie organizuje Tczewskie Targi Pracy. W tym roku targi odbędą się na hali sportowej drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie. Po raz kolejny wystawcy zostaną podzieleni na strefy tematyczne, o których opowiedział nam Przemysław Karczyński. Zapraszamy na ósme trzewskie Targi Pracy, które w tym roku odbędą się 11 kwietnia 2024 roku na hali sportowej drugiego liceum ogólnokształcącego w Trzewie. Targi będą podzielone na cztery strefy: na strefę biznesu, strefę mundurową, strefę rozwoju i strefę pracy. Targi skierowane są do osób, które poszukują zatrudnienia, do osób, które byłyby zainteresowane pracą w służbach mundurowych. Do osób, które szukają ścieżek rozwoju zawodowego, oferty edukacyjnej, oferty szkoleniowej, ale także dla osób, które chciałyby otworzyć własny biznes, chciałyby rozpocząć funkcjonowanie swojej własnej firmy i dowiedzieć się, jak wystartować. W tym roku na targach niespodzianka dla wszystkich, którzy przyjdą. Tak, oprócz tych czterech oficjalnych stref będzie taka strefa relaksu, gdzie będzie można odpocząć po całym tym zamieszaniu czy w trakcie zamieszania, a także skorzystać z fotobudki 360, którą przygotowaliśmy dla uczestników bezpłatnie.